Radio Conchita. I tutaj, proszę Państwa, jak cała Warszawa modli się w pokoju numer 2, już jak wernisaż dobiegł końca, kresu, no to już wszyscy w pokoju numer 2 modlą się do Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, bo nie ma prawosławnych. Jak również do papieża się modlą, modły zanoszą. Rysia też, żebraczka, przyszła, ale ona zawsze późno przychodzi, że już jak wszystko wypiją, stoją, to wzięli, wypili, a Rysia musi prosić, bo dajcie mi zeszczy nam, spuśćcie nam Kyrie Eleison. Rysia musi prosić, Rysia. Pani Aniela Multana, Iskcimia, pani Zofia Kozak, dziękujemy dla wszystkich upominek muzycznych i przypomnienie naszych kont. Połączył nas. Malaiston zdobył jako drugi koronę ziemi, znaczy koronę Himalajów i Karakorum, no i że ścigał się z Nestorem. Mniej więcej taka jest wiedza. A my chcieliśmy więcej. Chcę się zapisać na kurs szybkiego czytania, to po przeczytaniu waszej książki też można by dojść do takich wniosków. Ale ponieważ ja czytałam ją wolniej, to jeszcze chciałam zapytać, jak się nastawialiście, czy kiedy dowiecie się czegoś niewygodnego, czegoś, co by tą legendę troszkę przebrudziło, chcieliście to napisać, czy nie? Chcieliśmy bardzo, taki był nasz zamysł. Od początku. A jak? Zdetronizować Kukuczkę? No absolutnie. Nasz celem nie było pisanie śpiżowego pomnika Jurka Kukuczki. Absolutnie. Chcieliśmy pokazać, jakim był człowiekiem. Znaczy, nawet, teraz są inne czasy. No przecież ludzie by nie uwierzyli w... Nikt by uwierzył w pomnik. No zresztą pomniki są teraz niemodne. Której strony? Nie, jak się pisze prawdziwy obraz człowieka, chce się pokazać, to nawet Matka Teresa z Kalkuty ma swoje ciemne strony, tak? I ciemne noce. No właśnie, więc tym bardziej Jerzy Kukuczka, który był prostym chłopakiem z Bogucic. Naprawdę on nie był ani za bardzo wykształcony, nie znał języków. Był zwykłym monterem. I naprawdę miał troszkę za pazurkami, więc my to też czuliśmy, że ma za pazurkami i szybko się okazało, że ma. My jesteśmy ludźmi z nizin, nie chodzimy po górach, nie znamy Alpin. Dokładnie, tak, Sejnki z Katowic. Nie jesteśmy uwikłani w jakieś tam uchwały środowisk. How dare you w takim razie? Jak się ośmieliliście pisać o Himalajście? Wspinacie się? Nie wspinamy się. Mało tego, Marcin ma lęk wysokości i przestrzeni. O matko. Ja teraz pogrążyłem się, poczekaj, słuchaczy. Naprawdę. Tak. Nigdy nie byliśmy w Himalajach. Ja kiedyś przylatywałem nad Himalajami samolotem, jak leciałem, to było raz w życiu. Ale wtedy by chmury nie było widać, tych gór, więc nie, w ogóle nic nie wiemy, ale to jest atut. Teraz jak już napisaliśmy tą książkę, to wiemy, że to jest atut, ponieważ jakbyśmy byli ze środowiska, to pewnie mielibyśmy jakieś tam obciążenia, nie? Że o tym nie możemy napisać, bo ktoś się tam obrazi. A z iloma ludźmi rozmawialiście? Jest duża bibliografia, więc przytrzepaliście papiery. Około mnóstwo osób było. Około mnóstwo. Ale tak ci nie powiemy. Ale ci, którzy wspinali się z Jurkiem, jego partnerzy, ci, którzy przeżyli, no właśnie. To ich było niewielu, ale z nimi... Kilkanaście osób, które miały z nim jakiś bliższy kontakt. To z nimi rozmawialiśmy. A skąd wzięliście pamiętniki i notatki? To było niesamowite, dlatego że zadzwoniliśmy do Wojtka Kukuczki, do młodszego syna, i on namówił swoją mamę, Cecylię Kukuczkę. A oni otworzyli przed nami te szafy, które tam w domu w Katowicach. I w tych szafach są po prostu skarby, które wcześniej są rzeczy, które nie były nigdy publikowane.
Także to nam dało jak gdyby taki bliższy ogląd tego, co Jurek Kukuczka miał w głowie. Bo wszyscy mówili, że on jest rzeczywiście prosty chłop, który nie ma tam żadnej refleksji o tych górach, nie? Że zresztą nawet jego koledzy mówili, no to miał taką prostą filozofię, góra zapłacona, no to góry trzeba zdobyć, nie? Trzeba iść do góry, zdobyć ją i zejść. A jednak z tych jego pamiętników, no to wyłania się, bo od czasu do czasu są jakieś takie perełeczki, które on tam sobie wpisywał na marginesie. I to są pojedyncze zdania, ale... No właśnie, czy on prowadził taki jeden pamiętnik, zakładał taką książkę wyprawy? Jak wyglądają te jego notatki? To było niezwykle chaotycznie. On na każdej wyprawie oczywiście miał taki kalendarz taki gotowany, na którym zapisał sobie tam jakieś przygotowania, tam 8:30, spotkanie z Józefem, 5:15, gotowanie herbaty w bazie. Natomiast to największe perełki, o których mówi Darek, tak, on zrobił, pisał gdzieś na marginesach, albo na wyrwanych karteluszkach papieru, który gdzieś tam wkładał sobie między kartki. To były takie terminarze Tevo, pamiętacie? To było na każdy dzień. Nie, nie pamiętam, ale widziałem w papieru Kukuczki. No właśnie. Na każdy dzień było miejsce na refleksję i on właśnie taki kalendarzyk po prostu brał i tam sobie wpisywał różne właśnie daty. Czasami się te daty nie pokrywały w ogóle z tymi datami i z tymi datami, które były rzeczywiście danego dnia, tylko on notował. A gdzieś się określił, dlaczego on to robi? Po co on to notuje? Czy chce kiedyś to napisać? Czy... Bo skoro to nie było opublikowane, to tak trochę jakby robił pamiętnik sam dla siebie. Bo chciał to zachować, tak? Chciał wiedzieć, co danego dnia robi. Pewnie z tą myślą, on przecież publikował też książki, tak? On napisał swoją autobiografię, był wywiad Rzeka z nim. Pewnie planował, bo w jednym z pamiętników jest taki plan książki, którą planował. I tam jest dokładnie wyszczególnione, o czym koniecznie trzeba tam w tej nowej książce napisać. Himalaiści żyją z tego, że jeżdżą, pewnie dlatego tak słabo nie chcą się dzielić tymi swoimi przemyśleniami, przeżyciami z kimś obcym, bo oni zachowują dla siebie, piszą książki, no po prostu z tego też żyją. I Kukuczka robił to samo, więc pewnie dlatego spisywał, żeby potem wykorzystać to w jakiejś książce swojej. A mówicie też, że znaleźliście jego notatki z nauki języka angielskiego, że są bardzo wzruszające. Super były. Super. Był taki notesik taki, który on nosił pewnie gdzieś tam w kieszeni, malutki. I to było w ogóle niesamowite, bo nam opowiadał Ryszard Warecki, jego też jeden z jego bliskich przyjaciół, że oni nocleg czekali tam w Katmandu, aż przyjedzie ciężarówka z tym całym sprzętem, bo to oni lecieli sobie samolotem, a ciężarówka ze sprzętem jechała przez całą Azję. No i mieli dużo czasu, no to się spotykali wieczorem w jakimś hotelu w Katmandu, tam sobie polewali, no i tam opowiadali różne historie. Towarzysze tych wypraw, no to byli ludzie naprawdę wykształceni, to byli profesorowie wyższych uczelni, ludzie, którzy znali języki. Wojtek Kurtyka znał świetnie francuski, tak. Angielski. No i Jurek Kukuczka naprawdę chciał im dorównać. No i sobie tam notował różne takie właśnie dziwne słowa. A bez angielskiego no też się trudno dogadać, trudno coś tam załatwić. To były takie czasy, w których niewiele osób w ogóle wyjeżdżało z Polski za granicę, więc oczywiście trudno mówić o dzisiejszym otrzaskaniu. No i on sobie pisał na przykład tam po angielsku one i potem po polsku transkrypcję one. Tak, jak one pszenicy. No, albo takie jakieś inne brzydkie słowa, nie? No to takie. Nie powiemy tutaj, bo to jest chyba za późno już, nie? Nie, po angielsku to możemy chyba powiedzieć, bo tam wiem, że słowa na F nie było. Nie było, ale bo I'm pissed off na przykład. Czyli jestem wkurzony. Jestem zdenerwowany. Jestem bardzo zdenerwowany. Tak. Ciekawe, po co Kukuczce były właśnie takie wyrażenia po angielsku, żeby kogo tam popędzać. Bo on często był zaangażowany. Tak? Tak, jest taki meksykański spinacz, Carlos Carsorio. I on z jednej z wypraw, na której był z Jurkiem, to on najbardziej pamięta właśnie to, kiedy była w ogóle sztuka wspinania się. Nie polega się tylko na samym wspinaniu, ale największą sztuką jest zejść z góry, tak? Bo wejść można bardzo szybko,
Natomiast no, sztuką przeżycia jest to, żeby bezpiecznie zejść do obozu, a potem do bazy. I tu kluczową rolę odgrywa czas. No i ci zmęczeni wspinacze z reguły schodzą, nawet nie wiedzą czasami gdzie schodzą. Carlos wspominał, że pamięta z wyprawy chyba na Monaslu, że kiedy schodzili, to tylko pamiętał. Mogę powiedzieć? Nie. Możemy powiedzieć? Nie, możemy. Na K. I się nauczył właśnie polskiego. Pamiętam, jak przemówiła twarz Jurka i K. I tak cały czas. Może dzięki temu żyje, tak? Bo to by motywowało. Ale z książki nie wynika, że on był nerwowy. Z książki jakby przebija postać takiego człowieka, dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, sfokusowanego na jednym. Jest mocno. Góra, trzeba ją na nią wleźć. Jest tak. Następna, też trzeba na nią wleźć. I tak do upadłego. On był bardzo, ja bym powiedział, że był pragmatykiem. Bo on rzeczywiście, no, to były lata 80. W Polsce nie było nic. Żeby wyjechać na wyprawę, trzeba było naprawdę zdobyć dużo pieniędzy. Mnóstwo tych polskich milionów najpierw, a potem jeszcze amerykańskich dolarów. No więc to był naprawdę ogromny wysiłek i ci polscy himalaiści zajmowali się, żeby zdobyć pieniądze, na przykład malowaniem kominów. To była fajna historia, dlatego że na Śląsku tych kominów jest trochę i rzeczywiście było dużo pracy. Komin miał zawsze, wiadomo było, ile kosztuje pomalowanie komina, no bo trzeba było zawsze wokół niego wybudować rusztowania. Normalnie, tak? Jakby się, no oni przychodzili do takiego dyrektora huty i mówili mu, panie dyrektorze, my zrobimy za tą cenę, tylko że nie będziemy stawiać rusztowań, szybciej to zrobimy. Ale cena, no zresztą to był PRL. Cena była ustalona, państwowa, za malowanie kominu, nie wiem, 1 500 000. No to przeliczali to góry na kominy potem? Tak, oczywiście, że nie wiem, tam lotce 2 kominy albo 3 kominy, nie? Potem dobierali sobie jeszcze wspinaczy z zachodu, którzy im tam, nie wiem, wkład wnosili w postaci, nie wiem, $2000 albo $3000, ale to też było za mało. No, trzeba było jeszcze mieć na przykład pieniądze na opłacenie tragarzy. No to do beczek takich plastikowych ze sprzętem się tam dokładało na przykład kryształ albo jeszcze suszarki. Było tak raz, że przewozili kilkadziesiąt suszarek do wozu. Tak, bo szły dobrze w katapulty suszarki, więc albo aparaty fotograficzne. Że nie wspomnę o zegarkach w konserwach. No, zegarki w konserwach, wiesz. Nie, no to super historia, to Marcin tak... To proszę sobie wyobrazić sytuację, że jesteśmy na wysokości 7000 metrów, zmarznięci jak diabli, kończy nam się gaz w palniku, mamy już pewność, że szczytu nie zdobędziemy, próbujemy schodzić na dół, mamy tylko jedną konserwę, taką litrową z zupą, no ale jest nas 5, więc trzymamy tą konserwę na ostatnią chwilę, kiedy ten but już będzie z nami wygrywał. No i otwieramy tą konserwę, w namiocie robi się cicho, jak makiem zasiał i słuchaj tylko tuk, 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 tuk. W konserwie jest 15 zegarków. Tak, wśród polskich wspinaczy był mistrz świata w przemycie zegarków. Marek Pronobis, dzisiaj profesor Politechniki Śląskiej, miał genialny patent, on takie konserwy w Polsce sobie kupował z zupą, wkładał je do zamrażalnika, mroził, rozcinał piłką do metalu. Nie, najpierw etykietkę ściągał. Tak, na parze, tak, żeby etykieta zeszła. Mroził zupę w zamrażalniku, rozcinał piłką opakowanie, zupę wywalał, do środka wkładał zegarki, lutował sobie znowu puszeczkę, naklejał etykietę, tylko bardzo ważne było, żeby tą puszkę odpowiednio oznaczyć, tak? Żeby było wiadomo, że w środku są zegarki na sprzedaż Katmandu, a nie zupa. No i niestety był taki moment, że chłopcy wzięli na górę zegarki i chcieli go zrzucić. Na szczęście go nie zrzucili. Przez 7 lat A ten telefon z tyłu tu jest podany. Wychowania fizycznego. Z innych przedmiotów słabo. Może z wyjątkiem geografii to zasługa ojca, który wieczorami siada z chłopcem nad Atlasem, opowiada o Europie podzielonej żelazną kurtyną. Skąd się wziął Jerzy Kukuczka? Z gór, z Beskidów, z Systemy. Nie no, tak, jakby korzeniamy. No korzeniamy, tak, no. No góral, prawdziwy góral. Ten kontynent zostaje.
Tak, ten charakter góralski jednak się potem objawia. Charakter góralski u niego się objawił, rzeczywiście. Tak? Jest z tym pogodzony, ale co się stało, że on, chociaż miał być kim tam, sztangistą? Ciężarowcem. Nie mówi się sztangistę, nie? Nie, ciężarowcem. Podnosi sztangi, ciężarowcem, ojoj. No i, ale został jednak skałowcem. No niestety. On to kiedyś sobie wyjaśnił w tych pamiętnikach? Nie, on sam nie wie, co się stało. On napisał w pamiętniku o tym, że miał przed sobą karierę w tej dyscyplinie, która się nazywa podnoszenie ciężarów. I nawet był bardzo uzdolniony i trenerzy uwieszczyli dużą karierę, ale pewnego dnia z przyjacielem Piotrkiem Skorupą pojechali na Jurę Krakowsko-Częstochowską w skałki. I on w jednym z pamiętników pisze tak: nie wiem, co się stało, dotknąłem skały i już wiedziałem, że to jest moje przeznaczenie. O, to taka ściema. Odkryli nowy świat. Jak? A potem młody chłopak, który lata za dziewczynami i co on robi tym dziewczynom? Zabiera je w skałki i każe im podziwiać, jak on chodzi. One uciekały od niego, bo dla nich to było, no, na to mówiły właśnie te dziewczyny, że to a ściema, takie skałki, co on tam mówi. A on rzeczywiście, chciał im pokazać to, co najlepsze, ten swój świat, to co jest najpiękniejsze. Dziewczyną się daje kwiaty, a on zabierał je w skałki. Tama dojścia może się wspinać zimą w okularach spawalniczych, nie do kupienia na wolnym rynku. Amatorski sprzęt nie miał atestów. I tak dalej, i tak dalej. Oni się wspinali, co widać na zdjęciach, we flanelowych koszulach i niemalże zwykłych spodniach oraz wymienionych skorpetach. Co dzisiaj jest nie do pomyślenia. A już wtedy był tłok w tych górach, prawda? I przyjeżdżali alpiniści z zachodniej Europy, bardzo dobrze wyposażeni. Polacy przyjechali późno, bo przyjechali w końcówce lat 70., kiedy już praktycznie no, wszystkie szczyty zostały zdobyte. I co oni biedni mieli tam robić, więc Andrzej Zawada wymyślił, że o dobrze, no teraz Polacy będą się wspinać górą w zimą i te wszystkie góry i te wszystkie szczyty, które zostały już raz zdobyte tymi tradycyjnymi drogami, to albo będą je zdobywać nowymi drogami trudniejszymi, albo no w ogóle super, trzeba je zdobyć wszystkie zimą i to się stało polską specjalnością. Najfajniejsze jest to, że największe sukcesy polskiego himalaizmu to były w czasach, kiedy było najtrudniej, no lata 80., ja pamiętam, to tutaj po stanie wojennym, no przecież to była tragedia, nędza, brud, beznadzieja, totalna beznadzieja, najgorsze to, co było w głowach ludziom, po prostu beznadzieja, no nic się nie da, prawda? Ale oni mieli wsparcie władz, prawda? Tak umieli sobie to zorganizować, żeby mieć wsparcie władz, mieli swoich celników, którzy ich przepuszczali z tymi wszystkimi suszarkami i zegarkami na handel, a przede wszystkim mieli to okno, mogli wyjeżdżać. No tak, to było nieocenione, to prawda. Paszport był obiektem pożądania dla przeciętnego Polaka. Skąd to sobie załatwili? A himalaistom się to udawało. A to było takie perpetuum mobile, moim zdaniem, bo im więcej zdobywali, tym więcej władzy zależało na tym, żeby oni wyjeżdżali i zdobywali, tak? Sprzedali się władzy ludowym? Nie, absolutnie nie. Nie na tym to polegało. Władza raczej chciała wykorzystać ten ich sukces, ponieważ no, w czasie, kiedy nic się nie udawało, nagle się okazuje, że taka jakaś grupka szaleńców zaczyna tą Polskę promować na świecie. No, cały świat nagle odkrył, że Polacy to są niepokonani, są królowie gór, giganci absolutni. No i władza powiedziała, no to no super, no to trzeba przynajmniej to jakoś propagandowo wykorzystać. Czyli to nie było, to jak ty mówisz, tylko raczej na odwrót, że oni... No raz zorganizowali wyprawę na 30-lecie PRL i... To na Alaskę. Tak, zdobyli na to pieniądze właśnie tylko dzięki temu. No tak, ale to były lata, był rok 74, epoka Gierka, epoka tam sukcesów. Wtedy się jeszcze uczyła, to nie były Himalaje. To był McKinley na Alasce, zupełnie inna góra. A potem jak przyjechali w Himalaje, to już byli gotowi. Oni po prostu zdobyli te Himalaje szturmem. I nagle się okazało, że rzeczywiście Polska jest czymś potęgą.
dla władzy to było strasznie podniecające. No musiało być podniecające, nie? Że ta Polska jest jednak potęgą w czymś. I no Polacy to była, są dobrze, to był himalajzm zimowy. Oni to bardzo sprytnie wykorzystywali. Mieli też swojego agenta, o czym w książce, ale ja was jeszcze chciałam zapytać, dlaczego Jerzy Kopuczka zginął? Czy istnieje prosta odpowiedź na to pytanie? Bo właściwie staracie się ją udzieliliście w książce. Bo tak było zapisane w gwiazdach. Nie, no w górach zdarzają się wypadki, każdy himalaista idzie. To jest strasznie niebezpieczny sport. I to ryzyko i ta śmierć jest tam wkalkulowana. Oczywiście nie jest tak, że każdy, kto idzie w góry, mówi, a teraz wiem, że mogę zginąć i że może to się stać. No, każdy tą śmierć odsuwa od siebie jednak. No, i zdarza się innym, ale mnie nie. Ale nie sugeruje cała wasza książka tego, że on się wystawił na niebezpieczeństwo z powodu wyścigu. On miał w Instytucie rok temu spotkanie. Ale niewątpliwie wydał książkę. Z Messnerem przyczynił się do tego. Jak był dyrektorem Biblioteki Narodowej, Messner zdobywa koronę Himalajów. On miał bardzo dużo imprez. Ale mam taką sytuację, kiedy Messner organizuje wyprawę na południową stronę Lhotse. Imprezy pierwsze, to jest marzenie w tamtym czasie wszystkich himalajstów. I tu w końcu, i tam w końcu, wernisaże. Udziewica, to mogę powiedzieć, to Udziewica. A teraz jego nie ma i go nie ma. Najważniejsze na świecie, najtrudniejsze. I Messner montuje taką ekipę All Stars. Jakiś młody dyrektor, który się reklamuje w radiu u Żydów Tok FM, ale to nie jest to. Tam nic nie ma. I ta zadra gdzieś tkwi w serduchu. I to oczywiście wyprawa All Stars, no nic nie dwojuje na tej ścianie. Książka nowa reklamowana, wszyscy wiedzieli. I tu na dole, tu na górze wernisaże bardzo taki pomysł, nieuroczyste biblioteki. Za pana jak może je spróbuję i będę wielki. A ten młody, on tutaj się reklamuje. No, powiedziałeś słowo gwiazdy. I trochę lata się pokazuje i gówno z tego. Że widać, kiedy się... Raz był jakiś wernisarz, ale to już półtora roku temu, no to... Postać Jerzego jako właśnie... A tam co sekunda był jakiś wernisarz dla pana Jagieły. Ostatni na miejsce obozowisko. On powiedział przy szatni, już założone, że im ja mówię, że przy szatni i ta szatniarka słyszała. Ale mówi, no trudno, idzie dyrektor. Szczyt, tak jakby trochę wchodził po plecach tych mrówek robotnic, które tam się... Miał taką siwą pomocnicę, taką babkę, elegancką tam ze siwą. To porwa nie podła, ale wiesz, zawsze reklamowała Jagiełło. Kiedy rzeczywiście Paternik, mógł zdobyć jeździ. Dwie góry. Bardzo często wyjeżdżał góry. Co się nie zdarzyło nikomu wcześniej w historii. I to była wyprawa na Daulagiri i Choyu. I wtedy rzeczywiście Polski Związek Alpinizmu umożliwił mu to, że były dwie wyprawy polskie równocześnie organizowane. Jedna właśnie na Daulagiri, jedna na Choyu. I Jurek mógł zdobyć jedną górę i wrócić po to, żeby zdobyć drugą. Ale wtedy koledzy jego, którzy się... Bo ten plan nie był zdradzany. Nie mówiono o tym oficjalnie, tym uczestnikom tej wyprawy. I to wtedy Andrzej Zawada, jak Jurek już miał zdobyć drugą górę, to powiedział to, że Jurek będzie zdobywał tą drugą górę. Oni wtedy strasznie się oburzyli, że jak to jest możliwe, my tutaj harujemy, przygotowaliśmy prawie wszystko. No, ale to było rzeczywiście, to była jedna sytuacja, a Jurek wykorzystał okazję. A tak naprawdę to działaczom Polskiego Związku Alpinizmu zależało na tym, żeby mieć ten sukces, żeby on zdążył rzeczywiście, bo to by mu dało jakiś dosięgnąć, przynajmniej dogonić Messnera. Tak, bo to się właśnie nie wzięło z niczego, tak? Te dwie góry powodowały, że on się do Messnera zbliżył na dwa szczyty tylko, tak? Więc była szansa, że go przyjmie. Jak to można przygotować pysznego z niczego? Dzwoni nasza słuchaczka, pani Joanna, i pyta właściwie o to, o co już czas, żebyśmy zapytali, czyli o etykę, kiedyś himalajzm był inny, szlachetniejszy, bardziej solidarny. Po tragedii na Brodki pojawiły się takie pytania. Mówi nasza czytelniczka, co wy na to? Te pytania pojawiały się już wcześniej, już wtedy. Właśnie dokładnie podczas tej wyprawy, ale też i Kopuczka, i Wieliczki, dobrze mówię, zostali oskarżeni o to, że zostawili przestrzegający to. Andrzeja Czoka. Tak, i wtedy się odbyło takie słynny zjazd gliwicki.
czyli najwybitniejsi polscy kryminaliści. Tak, opisuję. Jak otwierali tę stołówkę, ona pędziła w garze. Postanowili sobie powiedzieć prawdę w oczu. Jak to jest, bo kiedyś jeszcze... Ochlał, zrobili zdjęcie. Było tak, że w latach 60., 70. Ekipa wchodzi na górę i razem schodzą. Czyli nie zostawiamy nikogo. Albo nie wchodzimy, bo to jest łatwiej. Żeby nie tracić ludzi. Ale potem zaczęła się właśnie ta złota era polskiego himalaizmu. Jeśli ktoś chce osiągać sukcesy, no to jest to okupione niestety. Wielką cenę trzeba za to zapłacić. A tą ceną była... Albo nie trzeba. No... I tu właśnie była dyskusja w Gliwicach na ten temat. Czy trzeba, czy nie trzeba? Na czym stanę? Na niczym. Na niczym stanę. Wanda Rutkiewicz zapytała swoich kolegów himalajstów, czy oni mogą spać spokojnie. I zapytanie, każdy z was powie, czy może spać spokojnie. Pani Agieło był i te odpowiedzi były różne. My je dajemy w książce. Ona powiedziała, ja nie mogę spać spokojnie. Jak on jeździł w górę i dawał sobie radę i tam, i tutaj z pod szczytu zostawił ze sobą małżeństwo Francuzów i sprawdziła. Dokładnie. A tutaj była też sytuacja, gdzie koledzy wypominali właśnie Wielickiemu i Kukuczce, że no tak, wiedzieli, że Andrzejczyk się czuje. Tam wszyscy chodzili, na wernisarze, na poszli na górę. Teraz nikt nie chodzi, tylko tak, no, czasem ja na te komputery. Jak mieli się zachować? Lekarz, z którym my rozmawialiśmy, mówi, że Andrzejczyk i tak by umarł. Może oni o tym wiedzieli? Nie wiem. To są trudne dylematy. My nie osądzamy w wszystko nam psy spadła, ta Biblioteka Narodowa. Nie chcemy tutaj... Tylko pan dyrektor Jagiełło, wspaniały człowiek. Jeden z kierowników jednej z wypraw mówił o Kukuczce: egoista, rządny, słaby, bezwzględny. Zgadzacie się? Ale wtedy... Nie do końca, ponieważ on realizował swój cel. Realizował swoje marzenie. Wiedział, zresztą wszystkim, to była jasna zasada, że w góry idą ci, którzy są w stanie tam pójść. Że ktoś, kto jest słaby, kto jest nieprzygotowany, nie powinien iść w górę. Każdy decyduje tam o sobie. I ja chciałem wrócić do tego szczytu Gliwickiego, gdzie ta dyskusja się zakończyła tak właśnie. Pogadali ludzie, ci tak. Jurek Kukuczka się tam nie za często odzywał, tam jakieś dwa trzy zdania powiedział, no a ja tak w zasadzie to nie wiem, bo ja jestem od wspinania się i a nie od dyskutowania, ale potem właśnie w tych pamiętnikach była tam napisał dwa zdania, że to wszystko, o czym tam ci ludzie mówili, to jest takie te refery i usprawiedliwianie słabości, bo to, co jest najważniejsze w górach, to właśnie iść i tą górę zdobyć. Czyli to było jego, podejście. Bardzo sportowe może się wydawać, że bezwzględne, ale jak ja na to patrzę, to jest moja opinia, że bardzo skuteczne też. Także wielcy ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, to po prostu ten cel, który mają wytrzymać, realizują z żelazną konsekwencją. No właśnie chciałam was zapytać, czy po napisaniu tej książki i rozmowach z wieloma himalajstami, no i tym wszystkim, co się stało już po Kukuczce w tej dziedzinie, i tych wszystkich śmierciach, z których część opisujecie to bezwzględnie, czy w takim razie osiągnąć może w górach coś tylko właśnie człowiek bezwzględny, czy już to partnerstwo, szlachetność nie jest celem? Czy można, tak, czy to musi być, czy to jedno, drugie wyklucza? Ja myślę, że to w ogóle jest inaczej. Że to jest inaczej zupełnie. To zupełnie nie to pytanie. Że zupełnie nie, że to wszystko zależy też od okoliczności. No bo to nie są samobójcy. To nie jest tak, że Jurek Kukuczka czy jakikolwiek inny himalaista idzie z tą myślą, że bez względu na to, co się dzieje, ja muszę tam wejść i niech się dzieje wola nieba. No chyba tak on... było, zwłaszcza w jego przypadku. Nie, on też oceniał ryzyko. Tylko on inaczej oceniał to ryzyko niż inni. Bo nie wiem, jesteśmy w górach, wieje wiatr i sypie śnieg. Jeden himalajsta mówi, wieje wiatr i sypie śnieg nie idę. A Jurek mówi, wieje wiatr i sypie śnieg, ale nie na tyle, żeby nie iść.
Na tym polega ta różnica. Ale mnie bardziej chodziło o to zostawianie innych ludzi za sobą, wtedy, kiedy są słabsi. Ale to też nie było tak, że on zostawia go na pastwę losu i tam nikogo nie ma. Bo on zostawił go z drugim partnerem, tak? Mówi, jak się będzie czuł gorzej, no to schodźcie, a jak się będzie czuł lepiej, no to wejdźcie do góry. Ja idę. Ja podjąłem decyzję, że ja idę. No właśnie, i pytam o to, o taką postawę właśnie. No bo to są granice człowieczeństwa, tak? Mm-hmm. Myśmy z Darkiem nie byli w wysokich górach, więc nam trudno o tym mówić, ale myślę, że to są tak indywidualne decyzje, w tych wysokich górach, powyżej 8000 metrów, gdzie jest strefa śmierci, z człowiekiem dzieją się tak dziwne rzeczy, że czasami dzieje się to wbrew świadomości i woli. Natomiast ty pytałaś też o charakter Jurka. Bardzo znamienne jest to, że jego najbliższy przyjaciel, partner i wspólnik ten górski, Wojtek Kurtyka, mimo że już nie żyje 27 lat, do dzisiaj nie chce mówić o Jurku. Te emocje ogromne w nim są tak wielkie i ziemią. Ale dlaczego nie chce mówić? Z powodu żałoby, czy... Nie. Z tego powodu, że ma mu coś za złe i nie chce tego powiedzieć? Właśnie nie chce powiedzieć, natomiast bardzo znaczącą wypowiedź nam powiedział Krzysiek Wilicki, który powiedział taką rzecz, że gdyby w tym tandemie było dwóch kurtyków, to nie zdobyliby żadnej góry, a gdyby było dwóch kukuczków, to by się pozabijali. Na pierwszy. Bardzo prawdopodobne. To kto ma wam za złe już tę książkę? Nie wiem, kto ma za złe, bo ona dopiero wyszła. Ale już szczerze opowiedzieliście o tym, że himalaiści się utrzymywali w takiej... Trochę odarliście tą legendę. Tą legendę. No bo to nie było dramatyczne, ale to było fantastyczne, tak? I oni nam powiedzieli, że to zrobimy. Co my możemy zrobić? Co my możemy za to, że tak było, tak? I my jesteśmy reporterami. Tutaj postrzegamy, że to jest nasz atut, że nie jesteśmy himalaistami, nie byliśmy w wysokich górach, nie znamy środowiska, może i dobrze. Naszym zadaniem jest to, żeby porozmawiać, przetrawić te informacje i jak gdyby skonstruować nasz własny obraz i zrobić to jak najlepiej potrafimy i jak najbardziej uczciwie. Uznaliśmy, że o tym należy opowiadać. Mówimy tutaj o tym przemycie. Tego naszym zdaniem nie jest za dużo i ludzie to zrozumieją. Takie były czasy. Każdy, kto mógł pojechać w latach 80. na zachód, jeździł i handlował. No, tak to jest, żeby zdobyć dewizy, pieniądze, które z których można było jakoś tam sobie przeżyć. Zresztą prezydent Kwaśniewski, z którym rozmawialiśmy pracując nad książką, powiedział nam ze śmiechem, że myśmy wiedzieli, że przemycają, ale przymykaliśmy oko. Tak było lepiej. Tak go cytujecie zresztą, ale czy Kukuczka miał jakieś specjalne talenty i jakie? Czy był jednym z wielu himalaistów i po prostu dobrze się zapowiadał, a potem już związek mu pomógł, bo go wysyłał tam, gdzie go... Nie, absolutnie tu... Nie, to spinacz wielki. Ja prywatnie uważam, że on był lepszym spinaczem niż Messner. Zaczął dużo później, zaczął z poziomu zerowego, nie korzystał ze śmigłowców, a Messner latał. W książce dużo mówi się też o sile Kukuczki, o dużej wytrzymałości. I o wyczuciu góry. On po prostu miał też taki rytuał, że siadał sobie w bazie i patrzył na górę. I po prostu ja na jakiś metafizyczny kontakt pewnie nawiązywał z tą górą. Po prostu dokładnie wiedział, gdzie iść, w którą stronę, wytyczał tą drogę na szczyt sobie w głowie. I zwykle wytyczał to dobrze i poprawnie. Pytanie, chciałem wrócić do tego, że dlaczego na przykład podjął taką decyzję, że poszli z Wielickim, a Czok z partnerem został. Gdyby go sprowadzili, to wtedy... Nie zdobyliby tej góry, ale to jest tak, że masz jeszcze 200 metrów przed sobą i masz ten szczyt przed sobą. Ja nie jestem himalaistą, ale jeśli marzę o zdobyciu takiego szczytu, jestem tak blisko, że to jest na wyciągnięcie ręki, to nie wiem, czy jest na świecie człowiek, który byłby się w stanie tak spokojnie oprzeć tam. No ten partner czoka się o to jednak. Nie, on musiał zostać, bo chodzili dwójkami, on był z nim jak gdyby w bliższej komitywie. No, to było partnerstwo, oni byli związani liną. Czy bardziej zrozumieliście Himalaje i himalaistów po napisaniu tej książki?
po co się to robi. Wiecie, że ludzie, którzy tego nie robią, tak lubią sobie powiedzieć, a po co oni się tam pchają w te góry, tylko umierają. Wiedzieliśmy już po kilku tygodniach, że nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie, po co. Zresztą przestaliśmy to pytanie zadawać, bo nie ma odpowiedzi na to pytanie, po co. Każdy idzie tam z własną motywacją i szuka własnych rzeczy w tych górach. Jedni tego, inni tego. A ten przemysł taki teraz dużo większy niż za czasów Kokuczki, że tam się jedzie, tam wyprawy koczują razem pod górą, potem na górze często jest kolejka, nie można zdobyć szczytu, bo zdobywa go kilka innych ekip. Cały ten przemysł, nie wydaje wam się, że jest już jakby zaprzeczeniem idei? Tak, bo te góry zostały oderte z romantyzmu absolutnie. Tam w górę się szło i się ją zdobywało, albo się nie zdobywało. I miało się satysfakcję, tak? Teraz można zapłacić parę tysięcy dolarów i szerpa nas wniesie na szczyt. Zrobimy sobie selfie i jesteśmy wielcy. Ale to dotyczy Mount Everestu. Trzeba pamiętać jeszcze, że te góry wciąż są groźne i wciąż tam ludzie giną. I gdyby było tak, że no, coś w tych górach jednak jest takiego, że one zapewniają właśnie te przeżycia, po które się tam idzie i dają to, czego ludzie w nich szukają. Bo gdyby tak nie było, no to wszystkie góry zostały zdobyte i po co tam w ogóle już nie ma po co chodzić, prawda? No po co? A po co ci ludzie chodzą? Ale to trochę jest tak, że Kukuczka pewnie osiągnąłby równie wielki sukces, gdyby został jednak tym ciężarowcem. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, może nie. Przez upór i chyba takie pragnienie właśnie sukcesu. Ciężary są strasznie kontuzjogenne. A góry są śmierciogenne. No, ale czy pani Cecylia zadowolona jest z książki, tak, czy będzie proces? Nie będzie żadnego procesu. A jak? Czyli jednak napisaliście hagiografię. Nie napisaliśmy prawdę, a ona tą prawdę przyjęła. Przyjęła tą prawdę. A pomogło jej to coś na przykład wyjaśnić? Dowiedziała się z tej książki wielu rzeczy, o których jej Jurek nigdy nie opowiedział, bo Jurek jej nigdy nie opowiadał o górach i o tym, co w tych górach przeżył. Nawet swojej żonie. Właśnie swojej żonie. To straszne było, kiedy właśnie czytałam i ona się zwierzała, że on jej tego nigdy nie opowiadał. Mhm. A dzieci znały go mało, bo był ciągle na wyprawach. Tak. Ale to wbrew pozorom nie jest tylko książka o włażeniu, zważeniu na górę, ale też książka o miłości. Nie tylko do gór, ale też miłości Celiny do Jurka i Jurka do Celiny. Przeczytajcie państwo Kukuczkę, opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście Dariusza Kortki i Mariusza Pietraszewskiego. Kto chce ją od nas dostać, to piszcie na adres wieczormałpa.tok.fm. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wieczór Radia TOK FM. Reklama. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Lidla. Polskie kalafiory tylko złoty 99 za sztukę, złoty 99. I wyborne śliwki jedynie złoty 59 za kilogram, złoty 59. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Reklama. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 6 września, 22. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur. Pomyłek mogło być więcej. Kolejne leki czeskiego producenta wycofywane z rynku w Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości powołuje się na konstytucję w odpowiedzi na wniosek PO i Nowoczesnej, by Zbigniew Ziobro złożył poselski mandat. Dwa miesiące do wyborów. Trump w sondażach pokonuje Clinton.
Kolejne leki wycofywane z rynku. Jak już informowaliśmy w TOK FM, główny inspektorat farmaceutyczny apeluje do pacjentów o zwrot do aptek opakowań z 3 serii leku kardiologicznego Atram. Okazało się, że była w nich inna substancja, dokładniej listki z tabletkami Neurolu, czyli leku psychotropowego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że za pomyłkę odpowiada zwolniony już pracownik czeskiej fabryki produkującej Atram. I to Czesi ostrzegli główny inspektorat farmaceutyczny w Polsce przed ryzykiem pomieszania leków. Dlatego poza Atramem z rynku w Polsce znikają także pojedyncze serie 4 innych leków wytwarzanych przez czeską firmę Zentiva. 5 sędziów, którym prezydent odmówił nominacji, napisało do kancelarii prezydenta, ustaliła reporterka TOK FM. Wystosowali tak zwane wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Sędziowie nie wiedzą, dlaczego nie dostali nominacji, bo w decyzji prezydenta nie było żadnego uzasadnienia. Anna Gwiterek-Zabłocka. Kancelaria informuje, że dostała 5 wezwań do usunięcia naruszenia prawa. To jest procedura w prawie administracyjnym, którą, mówiąc tak obrazowo, trzeba wyczerpać, by móc ewentualnie pójść dalej. Czyli by złożyć skargę na bezczynność organu, w tym wypadku prezydenta, skargę, którą mógłby rozpatrzyć sąd administracyjny. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że co najmniej 3 sędziów ma taki właśnie zamiar, bo sędziowie wystąpili o wsparcie do Rzecznika Praw Obywatelskich. W udzielonej mi odpowiedzi kancelaria podkreśla to, co już wcześniej mówiła, czyli że kompetencja do powoływania sędziów jest prerogatywą prezydenta, która dla swej ważności nie wymaga podpisu premiera. O Krajowej Radzie Sądownictwa i jej roli w tym zakresie kancelaria nawet słowem nie wspomina. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Platforma Obywatelska i Nowoczesna wspólnie złożyły do marszałka Sejmu wniosek o pozbawienie mandatu posła Zbigniewa Ziobry. Według polityków Ziobro nie może łączyć tej funkcji ze sprawowaniem urzędu prokuratora generalnego. Roch Kowalski. Według Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej to, że pewnych funkcji w państwie nie można łączyć, jest podstawą demokracji. A Zbigniew Ziobro według posłanki tę zasadę właśnie łamie. Niepołączalność zwłaszcza funkcji posła i funkcji prokuratora ma na celu ochronę prokuratury przed jej upolitycznieniem. Ministra Sprawiedliwości broni oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, które powołuje się przy tym na zapisy Konstytucji. Łukasz Schreiber dodaje, że ta kwestia została już wyjaśniona dawno temu. Ja już się przyzwyczaiłem, że jak nie wiadomo, o co chodzi opozycji, to chodzi o polityczną awanturę. Dla polityków opozycji składany wniosek jest też testem dla marszałka, czy wziął do siebie zarzuty, jakie padły podczas debaty nad jego odwołaniem. Z Sejmu Roch Kowalski, TOK FM. W specjalnym oświadczeniu w tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało, że Konstytucja nie zabrania łączenia funkcji posła i prokuratora generalnego. Na 2 miesiące przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Donald Trump przegonił w sondażach Hillary Clinton. Według najnowszego sondażu telewizji CNN, gdyby wybory odbywały się dziś, Trump otrzymałby 45% głosów, a kandydatka Partii Demokratycznej 43%. Podobny wynik przyniósł sondaż Reuters Ipsos. Trump pokonałby Clinton w stosunku 40-39%. Najnowszym wsparciem dla Trumpa jest poparcie 88 emerytowanych generałów. Wojskowi przeważnie znani z prawicowych poglądów oceniają, że armia Stanów Zjednoczonych jest zbyt osłabiona, by skutecznie stawić czoło wszystkim zagrożeniom i na prezydenta trzeba wybrać kogoś, kto w przeciwieństwie do Hillary Clinton nie jest za to współodpowiedzialny. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i wojny 1939 będą połączone jeszcze w tym roku, ogłosiło Ministerstwo Kultury. Muzeum Westerplatte zostało powołane już za rządów PiS-u w grudniu ubiegłego roku. Była to jedna z pierwszych decyzji ministra kultury Piotra Glińskiego. Plan budowy w Gdańsku Muzeum II wojny światowej ogłosił 8 lat temu rząd Donalda Tuska. Działkę pod budowę placówki podarowało miasto Gdańsk. O zmianę decyzji po ogłoszeniu planów połączenia muzeów apelowały do ministra kultury m.in. Gdańska Rada Miasta, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów oraz liczni historycy, przedstawiciele środowisk kombatanckich, a także osoby, które przekazały rodzinne pamiątki do powstającego Muzeum II Wojny Światowej. Nie, bo są wiadomości. Pogoda. Ty jesteś głucha, są wiadomości i się nagrywa jeszcze raz i tak będzie aż do niedzieli na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni. Jeszcze raz na Dewilkę wyszłaś, bo ciebie też nagrywa, jak się pytasz, czy przyjdzie. Oraz 26 stopni we Wrocławiu. W weekend upał. Na Dewilkę wychodzi. Pierwsze radio informacyjne. No potem w całym świecie słyszą, czy ci wszystko, bo ona nie ma zielonego pojęcia. A gdzie idzie?
Radia TOK FM. Ja myślałam w ogóle, że to jest Aleksandra Pesta, Radio Maryja, kochasz najbardziej Radio Maryja. Biolożka, biochemiczka, popularyzatorka nauki. No, przynajmniej nie powiedziała pani profesor. Oni to wiesz, jak ten Jezus już te ostatnie tych kobiecych... Muszę panią przedstawić. No przecież pani musi dbać o kobiety. Podkreślać. Żeby one na pani sukcesach mogły się poczuć, dzięki pani sukcesom mogły się poczuć lepiej. Pani lubi o sobie mówić, popularyzatorka nauki. Dlatego zaprosiłam panią do programu, w którym chciałabym porozmawiać o tym, jaka mogłaby być szkoła, jaka powinna być szkoła, czy też edukacja może bez szkoły. Pani ostatnio na Facebooku, nie wiem, czy pani nie zdradzę zanadto, ale nie, to chyba... Nie. Jest publiczny wpis, wiem co napisałam. Że nie pójdzie pani na film o Smoleńsku. Tak, napisałam. A minister edukacji zachęca dzieci, muszą mieć frekwencję na tym filmie, Szkoła to tutaj w Warszawie, to niedobrze się uczyć podstawowej, bo to wszystko zepsują. Zawsze żeglujesz, czy tylko... Próbowałem znaleźć dobrą odpowiedź na to pytanie, bo był wpływ. W życiu tego malucha. Ale właśnie z czego to wynikało? Dlaczego ja powiedziałam, że to jest taki znak naszych czasów? Dlaczego ona w ogóle tak pomyślała? Oni mówią znak czasów, bo adwentyści wydają znak czasów. Jej mąż wyjechał za granicę, posłucham za granicą. Ona była sama w kraju z tym dzieckiem. I najzwyklej w świecie brakowało jej takiego wsparcia. Kiedy nawet poruszyłam temat męża, co mąż na to, to ona powiedziała, że mąż nawet nie wie o tej ciąży, bo gdyby wiedział, to na pewno by się cieszył, bo już chce mieć drugie dziecko. Natomiast ona nie czuje się na siłę, gdy sama I to jest bardzo smutne, dlatego też wyczułam tych wszystkich z was, on się tak tego Boga mają boi, właśnie w swoich okolicach takie sytuacje, takie rodziny, takie kobiety, ale często też mężczyzn, którzy zostają sami z dziećmi, a kobieta nie zajmuje, żeby po prostu wspierać te rodziny, żeby być blisko nich, żeby nawet takie deklaracje na zapas składać, nie mówić, jeśli coś się będzie działo, jeśli będziesz miała jakieś obawy, niepokoje, możesz do mnie przyjść. Nie ma twojego męża, nie ma twojej żony, ale my, nie wiem, rodzice, dziadkowie, jesteśmy z tobą i w każdej sytuacji ci pomożemy. To właśnie też jest takie... W ogóle zachowuje się jak zakonnica katolicka, zauważ Eska. Ona wszystko, i radia, i słucha w nocy, i tu przeboje, puszcza tańczy. O Jezu, bo jeżeli chodzi o małoletnie, ona korzysta, kobiety, jako zakonnica katolicka. Tak naprawdę nieraz dzieje. Wtedy najczęściej telefonują do nas zatroskane matki, które chcą pomóc córce, chcą pozbyć się problemu. I można je zrozumieć, bo wiadomo, jest w nich obawa, taka obawa, że zniszczą sobie życie, że nie skończą szkoły, że będą znowu, to co już mówiłyśmy, oceniane przez innych. I podczas takich rozmów właśnie staramy się zachęcić te panie, które do nas dzwonią, żeby przemyślały swoją decyzję, żeby zwróciły uwagę na syndrom poaborcyjny, który w którymś momencie u tej młodej dziewczyny się pojawi. Bo młoda matka, która dokona aborcji, może także nie skończyć szkoły, chociażby z takiego powodu, że wpadnie w depresję, że wyrzuty sumienia, że jakiś żal, może czuliwość do matki się pojawi, że wybrała właśnie takie rozwiązanie, w jaki sposób nie pomogła. I tak naprawdę to i też czasami mówimy tak po prostu zwyczajnie, żeby nie bać się oceny społeczeństwa, bo ludzie z reguły mają do siebie to, że chwycą jakiś temat, poobgadują przez jakiś czas, a później przechodzą na inny temat. To tak naprawdę nie ma co się tym przejmować. I jak najbardziej być wsparciem, pomagać takiej młodej dziewczynie. I podam tutaj przykład właśnie takiej dziewczyny dzielnej bardzo, która uratowała właśnie swoje dziecko, pozwoliła się mu narodzić. Była bardzo młoda, ale urodziła właśnie to swoje dziecko. Później
pamiętam, jak rozmawiałam z rodzicami tej dziewczyny, którzy byli tak dumni ze swojej córki i mówili, że jest najzdolniejsza w klasie, że ma najlepsze oceny. Czyli tak naprawdę dziecko nie równa się porzucenie szkoły i Stanisława Celińska, syn o Warszawie, bo można być Czesław, tak jak tutaj ta dziewczyna najlepsza. Potem Czesław Niemen, syn o Warszawie. Też właśnie dzwonią do nas mężczyźni i te rozmowy, inne są rozmowy z kobietami, są bardziej takie osobiste, są bardziej takie, a z mężczyznami wiadomo, też może, też są osobiste, bo dotyczą ojcostwa ich, ale są bardziej konkretne, są krótsze zdecydowanie. I też tutaj w tym momencie też wspominam o syndromie poaborcyjnym, ale również mówię o ważnej roli, jaką on jako głowa rodziny, jako ojciec odgrywa, o takiej odpowiedzialności, o odwadze. Na pewno pan jest odpowiedzialnym, dzielnym mężem, poradzi sobie. I tak czasami właśnie tutaj pojawia się coś takiego, no może faktycznie ma pani rację, ale my tutaj nie planowaliśmy tego dziecka. Ja mówię, może tutaj leży problem po stronie finansowej, możemy jeszcze pomóc w postaci łóżeczka, wózka czy niezbędnych rzeczy, ale często to nie okazuje się tak naprawdę problemem. Problem zazwyczaj tkwi w naszej głowie, w tym, że sobie tak zaplanowaliśmy życie, takie mamy marzenia, w których nie ma miejsca na dziecko i dlatego czasami pojawia się taka myśl. Dziecko może być chore i zdiagnozowano, że dziecko jest chore, wobec tego jest postawa do dokonania zgodnie z prawem aborcji. No właśnie, też takie zdarzają się przypadki. Tutaj miałam taką sytuację, kiedy zadzwonił mężczyzna, bo żona w trakcie ciąży, nie wiedząc o tym, poddała się prześwietleniu rentgenowskiemu. Tu jest taka ilustracja. Pierdlu pedofil nie przeżyje czasem doby, a w kościele potrafi... Ale słuchaj, a w kościele potrafi 50 lat. Poszło lekarza, no i dzwonił właśnie... No jest taki komentarz na Facebooku. Żeby abortować dziecko. I wtedy powiedziałam coś takiego, że... No ale w więzieniu też powinni zagwarantować ludziom to i owo. To z pewnością szukałby konsultacji także u innych specjalistów, u innych lekarzy. Że na pewno, a ty myślisz, kto to robi? No Herowi. Ale ty myślisz, kto to robi? Mówię konkretnie. Moherowi. Okazja to jest drugorzędna rzecz. Ja mówię w pierwszej linii, kto to robi. Moherowi, no. Ciche przyzwolenie. Ja nie mam tacze. Ja nie ściemniam. Mówię w pierwszej linii, bo to jest pierwszy wiec, trele morele, dwa dni można tak gadać. Tutaj no to był tylko taki pomysł. Przede wszystkim. Natomiast a dalej to może być. To ja niestety... Gadanie baranie. Dlatego, że tak jak mówiłam, kiedy faktycznie okazuje się, że ta pomoc... A kto to z tymi cegłówkami na 11 listopada na policję się przymierza? Kto to tak latał? Kilka miesięcy temu, za miesiąc rodzę i chciałabym skorzystać, czy chciałabym skorzystać z tej wycofki. Natomiast, kiedy nie chodzi o pieniądze, no to wtedy często ci ludzie się już nie odzywają. To jest Warszawa Kościelna, to wtedy tylko możemy się intensywniej modlić i prosić właśnie tych naszych cichych współpracowników. Tragedia. Kolejni Polacy podbić na wyspę. Leżę. Masz. Dalej, miałam też taki przypadek, kiedy zadzwoniła do mnie chorująca przewlekle mama. Ona już kilka razy taka prawda. Nigdy nie udało się właśnie donosić ciąży. I tutaj w tej sytuacji, kiedy okazało się, że jest kolejna ciąża, to mąż z takiej troski, takiej no, w cudzysłowie, ale on pewnie tak to postrzegał, powiedział jej coś takiego, że lepiej to dziecko uśmiercić już teraz, bo gdyby ono obumarło, to ona znowu będzie cierpiała. I ona właśnie takim argumentem męża zachęcona zadzwoniła, żeby abortować to dziecko. No to
wtedy co można było powiedzieć? No mówiłam, że jeśli to zrobi, to nigdy nie będzie miała pewności, czy ta ciąża faktycznie zakończyłaby się jeszcze przed 9. miesiącem. I będzie przez całe życie myślała o tym, że być może akurat teraz by się udało. I że to, że sama zdecyduje się zabić to dziecko, nie spowoduje, że to cierpienie będzie mniejsze niż wtedy, kiedy ono odejdzie przedwcześnie. Że to cierpienie w żaden sposób nie będzie łagodniejsze, czy nie będzie mniej dotkliwe dla niej. No i tak właśnie przebiegała argumentacja. Tutaj od razu mówię, że czasami jest tak, że przychodzi nam z łatwością rozmowa, przychodzą do głowy jakieś pomysły, a czasami jest taka trudność, jakby właśnie ta odpowiedź, która przychodzi już za późno, już po prostu osoba się rozłączyła, czy skończyła rozmowę, a odpowiedź przychodzi. I teraz jakoś tak bardzo chcę to powiedzieć. Dzwoniła do mnie kiedyś pani, która akurat rozwodziła się z mężem. No, była bardzo mocno poraniona przez tego męża i miała jedno dziecko. Właśnie mówi w ten sposób, że jest z nim w ciąży, ale nie chce tej ciąży, bo nie chce mieć właśnie już kolejnych obowiązków z tym związanych. I że ona się chce teraz skoncentrować na tym dziecku, które już jest, że jemu dać wszystko, jemu zapewnić to, co najlepsze, przestać myśleć o tym człowieku i o tym związku i z tego względu właśnie myśli o aborcji. Ja wtedy oczywiście przekonywałam ją w ten sposób, właśnie mówiąc o tych zagrożeniach, jakim jest syndrom poaborcyjny, jak potem to po latach wychodzi, jak trudno się z tym żyje. A mówię to też z doświadczenia właśnie jak mojej koleżanki, znajomej, która też kiedyś abortowała dziecko i ona do dnia dzisiejszego, chociaż już była u sakramentu i pojednała się z Panem Bogiem, to cały czas gdzieś jest w niej ta zadra i cały czas ma trudność właśnie w tym życiu ze względu na to, że kiedyś tam, kiedy jeszcze nie była taką silną kobietą jak teraz, zdecydowała się na aborcję i wtedy tylko ten argument mi wszedł do głowy, a teraz tak po nie w czasie, ale powiem, bo być może on dotyczy kogoś innego jeszcze, to właśnie tak potem nagle widziałam przed oczyma właśnie jakby to drugie dziecko tej pani i taka myśl przyszła, że przecież jeśli urodzi się to dziecko, to, które jest starsze, to, które teraz cierpi z powodu tego, co się dzieje w związku jej rodziców, które cierpi, bo rozpada się jego świat, jego rzeczywistość, to w tym świecie pojawi się radość, iskierka, jakaś nadzieja, że bo nowe życie to zawsze przynosi radość, nawet kiedy przychodzi w trudnych okolicznościach. I właśnie teraz chcę to powiedzieć, bo tak czuję, że być może ktoś w takiej sytuacji słucha nas i właśnie pomyśleć o tym, że to przecież dla tego dziecka, które jest, dla tych dzieci, które są, no to jest brat czy siostra, to jest ktoś, kto w przyszłości może dać wsparcie i kto może ubogacić to życie tej rodziny, mimo że ona się rozpada, mimo że ona przestaje istnieć w takim właśnie, w takim wymiarze, w jakim to być powinno. I chcę jeszcze też powiedzieć a propos takiej sytuacji, bo tutaj ja nie wiem, jak się sprawa skończyła, ja nie wiem, co ta kobieta zrobiła. Natomiast cieszy mnie, bo potem były jeszcze właśnie dwa telefony pań w takiej samej sytuacji i obydwie te dzieci przyjęły. Jedna to właśnie też taka wielka moja radość, to właśnie kiedy z nią rozmawiałam, to ona się nie wydała w jakiejś sytuacji, dzwoni i tak dalej, ale po wielu miesiącach dzwoni do mnie i mówi w ten sposób, że mam jej nie potępiać. Ona zdecydowała się urodzić to dziecko, ale chce je oddać do adopcji, bo po prostu ma już dwójkę dzieci, bez tego męża, właśnie bez tych środków do życia będzie jej trudno przyjąć malucha i tak dalej.
I ja no po prostu ucieszyłam się niesamowicie. I ja mówię, że w życiu pani nie potępia. Ona właśnie powiedziała, że wie, że mogę być dla niej, że jest wyrodną matką i tak dalej. Ja mówię, jest pani bardzo kochającą matką. Przecież to, że pani to dziecko przyjmie, urodzi i tak dalej, no to jest wielki skarb i wielki dar z pani strony. I to mnie bardzo cieszy. No i tak się zdarzyło, bo ona właśnie chciała się dowiedzieć ode mnie, gdzie jest jakieś okno życia i tak dalej. Ja jeszcze właśnie ją poprosiłam, żeby po prostu nie kombinowała, bo ja mówię, zawsze taki poród gdzieś tam w domu, żeby się nikt nie dowiedział, to jest ryzykowne. Lepiej to zrobić w szpitalu. Powiedziałam, jak wygląda procedura adopcyjna, że należy tylko właśnie podać siostrom położnym taką informację, że chce się dziecko oddać do adopcji, że należy udostępnić dowód osobisty i po 6 tygodni ma się na zmianę decyzji po urodzeniu dziecka, a po 6 tygodniach odbywa się sprawa w sądzie rodzinnym.